Mieczysław Weiman zrobił w życiu wiele dzieł. Malował, zrobił setki grafik. Wszystkie znam, ale nie wiem, ile ich jest. Jest ich na pewno kilkaset, może mniej niż 1000, ale nie tak wiele mniej. Z tego, co zrobił, największą karierę zrobiły jego akwaforty pod wspólnym tytułem Rowerzysta. Tych akwafort jest 20, jeżeli się nie mylę, 7. Prace są proste, technologicznie wręcz banalne. To są z małymi wyjątkami zwyczajne akwaforty rysowane igiełką na blasze, prawione kwasem, drukowane prostym sposobem. Dwie z nich są kolorowe, ale nie bardzo kolorowe, tak. Kolor jest użyty o tyle, o ile był potrzebny do podniesienia pewnych aspektów treści, co łatwo zobaczyć, jak się ogląda tę pracę. Historia rowerzysty w Lizbie Pojedynczej. Ojciec zawsze się bronił, jak ten jego cykl nazywano rowerzystą. Stwierdził, że nie, to jest rowerzysta, jeden. To jest jak gdyby historia pewnego wypadku ulicznego, któremu uległ samotny rowerzysta i ulegając wypadkowi, ponosząc śmierć, będąc ranny, ewentualnie nie ranny, ale po prostu strącony z roweru i poniżony, ale w innych sytuacjach bywa ranny, a nawet jakby gruntownie zdezintegrowany. Ten rowerzysta jest symbolem człowieka w kłopotach. Mam tę przewagę nad wieloma, że znam te prace absolutnie na pamięć, te wszystkie 27. Nawet, co gorsza, mogę powiedzieć, że znam je lepiej, niż znał je autor w pewnym momencie, ponieważ z biegiem lat ojca bardziej zaczęło interesować tworzenie nowych rzeczy, niż fizyczne wykonywanie odbitek z tego, co już zrobił. Z racji tej, że też zawodowej, byłem w końcu jego asystentem przez wiele lat w Akademii, gdzie razem chlubnie działaliśmy na niwie dydaktycznej. Ja po prostu te grafiki drukowałem. Zadanie czysto zawodowe, ale przy tej okazji poznałem każdą kreskę, każdy ten, ale nie będę pretendował do tego, że wiem i rozumiem wszystko, co tam zapisano, dokładnie tak, jak zapisał to autor. Tego nie wie nikt, a autora już nie ma. I myślę, że no nie brzmi to optymistycznie, że autora już nie ma, ale w jakiś sposób jest, ponieważ dzieło pozostało. Ars longa vita brevis. Ta praca, którą pozwoliłem sobie nazwać tytułem Komedia horyzontalna, nie jest właściwie cyklem. To jest tak naprawdę jedna praca. Ona robi wrażenie cyklu,
bo jest bardzo długa, ma przeszło 18 metrów. Składa się z 20 paru części. Ale naprawdę to jest jedna praca i jak sądzę, ten tytuł ku mojemu, no nie powiem zdziwieniu, ale pewnej satysfakcji, nie najgorzej się udał. Historia sztuki, historia kultury zna kilka komedii. Każdy zna komedię Dantego, boską komedię. Każdy zna komedię ludzką Balzaka. No może nie całkiem każdy, ale ja znam. Znana jest też nieboska komedia Krasińskiego. Nie wiem, czy jest znana poza Polską. Ale moja komedia horyzontalna też sądzę poza Polską nie bardzo jest znana. Ale sądzę, że to nazwanie nieźle obrazuje ten zamiar, nad którym kilka lat pracowałem. To był właśnie ten fenomen przechylonego horyzontu, który sam w sobie, przez to, że jest przechylony, jest na swój sposób niemożliwy, zawiera pewien szczególny ładunek metaforyczny, który dla artysty prowokującego poniekąd rzeczywistość jest czymś niezmiernie cennym. Pamiętam niewielką i właściwie nieludzką kuchnię z nowochódzkiej pracowni, z takiego mieszkania, które wynajmowałem na pracownię. Ta kuchnia była naprawdę niewielkiego formatu. Gdybym rozłożył szeroko ramiona, to mogłem dotknąć przeciwległych ścian. Pomyślałem sobie, że żeby wyrazić tą absurdalną sytuację, tą jakąś taką sytuację, która jest, jak powiedziałem na początku, nieludzka, potrzebuje czegoś dosadnego i naprawdę absurdalnego. I postanowiłem do tej kuchni wprowadzić ogromnego konia o takim rozdętym brzuchu, który na dodatek jeszcze właściwie lewituje nad posadzką. A posadziłem na nim najbardziej absurdalną z postaci kultury, to znaczy Don Quixota, rycerza z Manchy, który walczył z wiatrakami, a tutaj tej jego walce z jakąś tą absurdalnością tej kuchni towarzyszą smażące się na patelni jajka. On sam ubrany jest taką dosyć swojską, jak to się mówi w Krakowie, podomkę. Trzyma na podołku radio, które kiedyś nazywano Ghetto Blasterem i kręci takim pokrętłem. Jestem malarzem i grafikiem. Kiedyś takich artystów nazywano z francuska peintre-graveur, co oznaczało, że obydwie te dyscypliny sztuk plastycznych były im jednakowo bliskie i zajmowali się nimi
z jednakową uwagą. Te właściwie problemem w, i tym, co różnicuje obydwie te dziedziny, jest proces twórczy. W malarstwie można zacząć od zera, dojść do jakiegoś momentu, postępując do przodu, ale także wycofując się z niektórych elementów i zmieniając je na inne. Kiedy się myśli o grafice, takiej zwłaszcza jak ja uprawiam w grafice, w technice akwaforty, akwatinty, właściwie od samego początku należy mieć w głowie coś na kształt efektu ostatecznego. Pewne sytuacje są możliwe do zmiany, pewne są możliwe do usunięcia, ale właściwie trzeba dobrze pamiętać o tym, co się ma wydarzyć na końcu. Gdybym miał znaleźć jakiś antenatów dla siebie, dla tej twórczości, to chociaż oczywiście było bardzo wielu artystów, którzy zajmowali się i malarstwem, i grafiką, to na pewno z wielką chęcią wskazałbym Williama Hogartha, który był krytykiem społeczeństwa angielskiego, krytykiem systemu klasowego, krytykiem wad narodowych, nie tylko narodowych, osobistych. Malował takie obrazy, a potem ogłaszał subskrypcje na grafiki i zbierał zamówienia. Jak tych zamówień było, że tak powiem, odpowiednio dużo, wtedy rytował te swoje obrazy, znaczy rytował je na matrycach, no i po prostu sprzedawał, rozpowszechniał je. To, co mnie z nim łączy, to nie tylko to, że uważam, że też czasami jestem dosyć groteskowy i krytyczny i przynajmniej pochlebiam sobie, że tak jest, ale także i ta idea kolportażu, która jest moim zdaniem dla grafiki kluczowa. To znaczy to, że przy pomocy stosunkowo niewielkich środków można rozpowszechnić pomysły, które się ma w głowie, idee, wizje, jakieś, mówiąc też w cudzysłowie, własne moralizatorstwa. Można je przekazać, że tak powiem, stosunkowo dużej liczbie osób, nie tracąc przy tym artystycznego charakteru. Muszę powiedzieć, że dla mnie właściwie podstawową rzeczą w jednej i w drugiej dziedzinie jest coś, co górnolotnie może zabrzmieć, ale to jest po prostu dawanie świadectwa światu, czyli danie opisu świata, taki jaki jest, jakim go widzę, i na dodatek ten świat opisany musi być własnym językiem, bo głęboko wierzę w to, że właściwie o czym wiedzą już, wiedzieli o tym pisarze od Borgesa po Houellebecqa, że często się zdarza, że właściwie opis jest bardziej ciekawy od rzeczywistości. Że jak mówi Houellebecq, mapa jest ciekawsza niż terytorium. Geronimo w łazience to praca, która mówi o dzikim, o obcym w nas, o tym, że zdarzają się nam takie sytuacje, że spotykamy nagle niespodzianie coś, co jest właściwie nieprawdopodobnie brutalne, jest właśnie dzikie, jest nieokiełznane, z czym trudno nam sobie poradzić w miejscu albo w czasie najmniej odpowiednim i najmniej spodziewanym. Ta figura tego dzikiego Indianina, który znany był z okrucieństwa i właściwie z jakiejś bezpardonowości, posłużyła mi do tego, żeby właśnie tą prostą sprawę wyrazić. Wszyscy wiemy o tym, że są sytuacje, w których tak zwany mały móżdżek, który jest umiejscowiony za tym naszym głównym mózgiem, decyduje o jakichś aspektach naszych zachowań, których właściwie nie potrafimy racjonalnie wyjaśnić, nie potrafimy się do nich odnieść jakoś intelektualnie, i okazuje się, że to są jakieś takie aspekty, które prowadzą nas do zachowań, których właściwie często się wstydzimy, albo które są jakoś właściwie hańbiące.
Wiele z moich prac jest opartych o rzeczywiste widoki, o rzeczywiste pejzaże. Natomiast jednak wyobraźnia jest tu podstawą i wyobraźnia przekształca te miejsca, przekształca detale, przekształca wszystko i obrazy graficzne, które powstają pod wpływem doznań zewnętrznych, zawsze są oderwane w pewnym momencie od tej rzeczywistości. Są już zupełnie innym światem. No tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że są miejsca, w których, które szczególnie na mnie zrobiły duże wrażenie i później w mojej twórczości ślady tego są widoczne. Na przykład cała seria podróży i grafik, które powstały na skutek tego, że gdzieś podróżując dostrzegłem to, co było ważne dla mnie, co było dla mojej percepcji istotne i później pojawiło się w moich grafikach. Dzięki temu, że to miasto na mnie oddziaływuje, to miejsce jest dla mnie bardzo ważne, spowodowało to, że powstało wiele prac o tematyce krakowskiej. I są to prace, które stały się wedutami nieprawdziwymi. Wszystkie moje prace o Krakowie są pracami wymyślonymi. To nie są konkretne miejsca. To są zlepki miejsc, które stwarzają jakąś kompozycję. I wiele detali, wiele elementów bardzo, bardzo charakterystycznych dla pejzażu Krakowa jest w tych pracach na pewno. Zawsze lubiłem rysować. Jak sięgnę pamięcią wstecz, to rysunek był dla mnie tą pierwszą wypowiedzią. Łatwiej mi było rysować niż mówić. Chyba do dzisiaj tak jest. Pierwsze moje prace w latach 70. to były prace w technice druku wypukłego. Konstruowałem samą linię, wszystkie formy. Czyli takim bardzo skromnym środkiem wypowiedzi. Właśnie ten skromny środek wypowiedzi spowodował, że moje prace stały się monumentalne i miały w sobie dużą siłę. Próbowałem to potem jak gdyby przetłumaczyć na język druku wklęsłego, czyli miedziory, i miałem z tym duże problemy. W każdym razie skończyło się dobrze, bo zostałem przy technice miedziory tu i do dzisiaj ją uprawiam. Właśnie to jest rysunek rylcem na miedzi, na płycie miedzianej. Sam miedzioryt to fantastyczna przygoda ze sztuką, ponieważ mamy proste narzędzie, mamy płytę miedzianą, rylec i właściwie możemy się wypowiadać, możemy mówić o całym świecie. Nie jesteśmy obciążeni dużą pracownią i można właściwie pracować w każdych warunkach. Można z tą swoją płytą i rylcem podróżować po świecie i te prace realizować w różnych miejscach z tym samym skutkiem. Także ja jestem szczęśliwy, że praca w tak prostej technice daje mi tak wiele. Należałoby też powiedzieć o tym, że wiele tematów moich prac nawiązuje do przeszłości, nawiązuje do klasycznych tematów, które poprzez historię sztuki się przewijają. I takie prace jak Wieża Babel, Potop czy Arka o takich tytułach, to są prace, które jak gdyby próbują znaleźć się w kontekście tych, które znam, które oglądam w muzeach, które znam z historii sztuki. Ta próba zmierzenia się z artystami, którzy widzieli świat poprzez pryzmat swojej epoki, poprzez pryzmat renesansu czy baroku, to jest dla mnie bardzo ważne wyzwanie i próbuję to robić. I stąd te, takie tematy prac jak wieże, wszystkie wieże, które powstały, jak prace o tematyce
Biblii starotestamentowej na przykład, jak postać anioła, która często się pojawia w moich pracach. To jest też próba znalezienia się w dialogu z historią grafiki. Chciałem dodać, że w wielu moich pracach wyraźnie widać takie elementy destrukcji. Elementy z jednej strony konstrukcji, a z drugiej strony destrukcji. I zwłaszcza w tych tematach architektonicznych wyraźnie widać, że to, co się buduje, równocześnie poddawane jest dekonstrukcji. Jest to taki temat przewodni, temat, który... idea, która przechodzi przez wszystkie moje prace. Cykl Siedzący powstał, o ile pamiętam, w 2008 roku i tak narastał powoli, właściwie do dzisiaj kontynuuję tę sprawę. W tej chwili jest około 100 blach powstało, które no, tworzą taką, powiedzmy, narrację czy dramaturgię. Zaczęło się bardzo skromnie, od paru blach. Myślałam, że to no, będzie po prostu parę prac. No ale okazało się, że temat jest właściwie prawie nie do wyczerpania. Blachy, które powstają, za każdym razem przynoszą jakieś nowe niespodzianki. Praca nad siedzącymi polega na nakładaniu się poszczególnych blach, znaczy oczekuję jakichś nowych sytuacji przez to, że dodaję nowe blachy, czasem używam starych blach. No to jeżeli chodzi o sprawy techniczne. A co jest treścią? No treścią są kobiety. Temat, który mnie od dawna fascynował, właściwie poruszał. Zrobiłam szereg prac na temat kobiet. Le Compagnon de la Vie, no taki francuski tytuł, który mój mąż, miłośnik języków, podsunął mi. I pomyślałam sobie, że to brzmi może ładniej niż Towarzysze Życia, bo towarzysze zawsze się źle kojarzą u nas. Więc przystałam na ten francuski tytuł. I to są tabliczki, czy jak ja mówię, wizytówki psów, które w większości odeszły, niektóre jeszcze żyją, ale są na pewno wiekowe, bo praca powstała ileś tam lat temu, nie pamiętam. Są to psy, które to nie są anonimowe psy, po prostu imiona. To są psy, które należały do, czy należą do moich przyjaciół, więc za każdą wizytówką kryje się konkretna osoba, konkretny ktoś, kto kochał tego psa i ja jakby zrobiłam to nie tylko dedykując to psu, ale również właścicielowi, wyrażając mu swoją wielką wdzięczność, że kocha pieski podobnie jak ja. No i tam w tym zestawie oczywiście znajdują się również nasze psy, i psy, które od dawna nie żyją, bo były w naszych rodzinach tam, powiedzmy, lata temu.